Dobra, mamy tutaj wentylator, który gdzieś kiedyś, może wentylator to jest pochłaniacz łazienkowy, ogólnie znaleźliśmy go w kontenerze na gruz. No, tak, tu jest kabel urwany, podejrzewam, że to jest kabel, tutaj jest złączone, więc to jest kabel stąd. Ktoś sobie tu założył tą taką jarzeniówkę, cholera, nie pamiętam jak to się naprawdę nazywa. To jest pewno tak, było tu podłączone. Jak nie, to pewno walną bezpieczniki. Też na razie to tak podłączę druciarsko. Ale chcę to po prostu tylko sprawdzić, czy działa. W sumie to się zastanawiam. Ciekawe, czy ona to w oryginale miała, czy nie. Standardowo mój głupi patent podłączania takich rzeczy. Tłe to wlazło tak głęboko, że to tam raczej zwarcia nie zrobi. Nie kręci się. Wiesz co, ta lampka świeci, ale wiatrak się nie kręci. Więc co, myślisz, że jest zatarty? Nie zasilacz, wentylator. Znaczy wiatrak łazienkowy. No bo go podłączyłem, więc nie działa. Widzisz, zobacz tu, gdzie ten kabel jest. Tu, o, widzisz? Coś tam słychać, no, ale nie, działa. Nie kręci się, wiesz? Pokaż. Włącz go jeszcze raz, a no, leży może na tym. A może. No to czekaj, podłączam jeszcze raz. A, leżał. Dobra. Leżał i się zablokował. Dobra, nie wiedziałem. Jest brudny, ale działa, więc można by go było tam polutować i ten założyć po prostu to. Wyczyścić i będzie ten. I będzie po prostu sprawny, nie? No jak jest sprawny, to po co go ktoś wyrzucił, nie wiem. Chyba, że mu się ten kabel urwał, wiesz, i myślał, że to jest zepsute. Przy demontażu, wiesz? Może być. No dobrze, no to wiemy, że jest sprawny i że go można będzie jeszcze reanimować, więc go będę reanimował. Dobra, to go już nie podłączam więcej. Upar, jak to było w ogóle tu wsadzone, że to tu świeciło, więc to było jakoś tak. Czy najtańszy taki pochłaniacz to chyba w markecie kosztuje z 4 dychy co najmniej. To było jakoś tu wsadzone, aczkolwiek na pewno tu gdzieś, bo tam jest ten wskaźnik. Jak oni to zrobili, że to było tu widać? Bo to gdzieś tu tak wchodzi chyba, nie? Może tu było to gniazdo trochę lepiej zrobione, nie wiem. Prędzej się kurwa urwą te kabelki od tego gówna, o właśnie się urwały, niż kurwa to będzie działać. W sumie czy to jest w ogóle do tego potrzebne, to nie wiem, zastanawiam się w sumie nad tym sensownością posiadania tego gówna tu. To będzie działać bez tego? Chyba tak. Już to jest tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to ogólnie wiatraki tego typu, pochłaniacze, to mają ten ząg, że one nie mogą być zamontowane ogólnie w instalacjach kominowych w blokach.
Znaczy, mogą, nie mogą. No, kwestia jest taka, że no, to zależy od osoby, która kontroluje w bloku wentylację kominową, bo na przykład u mojej babci był problem, że na 10 piętrze nie może być wentylator w kanale wentylacyjnym w łazience, bo nie może być, po prostu nie wytłumaczyli dlaczego, tylko że nie może być, a na przykład w innym miejscu w bloku na 5 piętrze może być, nie? I to nikomu nie przeszkadza. Więc nie wiem. Działa. Tak naprawdę ta LEDa to jest potrzebna do dupy tak naprawdę. Wskaźnik, że działa. Ktoś dla głuchych chyba. Wskaźnik, że działa, no tam jest odłączony. Ja bym tego nie montował, tym bardziej, że to się ciężko tutaj montuje. Nie wiem, czy to było tu w oryginale. Tak szczerze powiedziawszy, to nie wygląda, jakby to tu było w oryginale, tylko jakby sobie to ktoś dorabiał na siłę. Może i był tu jakiś wskaźnik, ale on jest tak jakoś zamontowany, że niewiele widać tak naprawdę. No poza tym no, mało profesjonalnie jest to zrobione, więc wydaje mi się, że to w ogóle nawet tu nie powinno być. Nie wiem, mega profesjonalizm po prostu. W takim miejscu, że naprawdę jakby się uparł, to naprawdę ciężko będzie to wyrwać. Bo to wyrwie się prędzej tu. Zastosuję tu taką samą profesjonalne rozwiązanie, jak ktoś tu miał. Skoro tak długo wytrzymało. Kiedyś podłączałem głośniki w samochodzie chyba bodajże, a potem sobie owijałem taśmą izolacyjną. Nie wiedziałem, że są to, w sumie nie wiedziałem wtedy, że są takie termokurczliwe te koszulki nawet. W ogóle o lutownicach tego typu, że są na baterie, to nawet nie słyszałem.
git. No, będzie działać. Będzie żyć. Działać będzie, pewnie działać. Muszę podnieść, bo przecież tam się zablokuje. Nie działa. No to zostało tylko umycie w sumie tego, a tu przetarcie pędzelkiem i tyle. To tyle z całej roboty tego. Czy to będzie spróbować może jakoś skręcić, chyba że to nie jest skręcane. To jest chyba raczej na zatrzask. Ogólnie wszystkie te kominy w tych w blokach czy gdzieś powinny być z możliwością montowania pochłaniaczy normalnie łazienkowych, a nie takie, że nie można mieć. Bo taka zwykła wentylacja to sobie można ją w tyłek wetknąć, delikatnie ujmując. Ileś lat mieszkałem w takim bloku, gdzie kuźwa wilgoć na ścianach wychodziła, bo wentylacja była do dupy. Dopiero jak był wiatrak, to pochłaniacz znaczy się, to dopiero było ok. Można to pomalować jeszcze wedle swojego uznania tak naprawdę. Znaczy był malowany farbami, które go nie pobrudziły na stałe, nie olejnymi. No do środka to nie będę używał takiego już, tylko jakiegoś... Czysto tam jest, nie? Ale da się to wyczyścić. Ile tydzień pracy w takim jakimś kominie, nawet wentylacyjnym, to będzie tak wyglądał. Albo i gorzej nawet, zależy wszystko od tego, gdzie beton będzie podłączony.